Powiedz mi, co ty tam będziesz robił? No ja tutaj będę naprawiał tłumiczek. Trzeba go wyjąć i spawać jakiś zamiennik albo dudę. To nie jest mój pomysł, tylko klient tak chciał. Klient tak chciał. Tak? Klient tak się zgadza? Zgadzasz się? Proszę kliencie, zgadzasz się? Nie wiem, o co chodzi, jestem za, ale przeciw. Ale przy okazji naciągniemy go na siatkę, bo się upaliła. Proszę, możesz podegrać. Nie wiem, czy dam radę tam się wciągnąć. Aha. Widzisz? To jest efekt pierwszy. A później się będzie doklepywać po kolei inny temat, nie? Wycieki to standard. Leje się z silnika, no przecież to pasa. Proszę bardzo, można nagrać. O, tam daleko już nie widać. Ale jest. Mogą mi uwierzyć. Panie, coś tam się chyba oderwało. Zniszczony. Tutaj też widzę, że ktoś do tego tłumika już się dobierał. W sposób dość nieestetyczny. Czyli tak naprawdę wymiana kompletnego wydechu nie jest konieczna, zawsze można go pospawać. No w tym przypadku raczej jest konieczna, bo tu już jakiś polski MacGyver dotknął ręką. Aha. Stan techniczny tego pojazdu nie jest za ciekawy. Na pierwszy rzut oka. Ale ma przegląd. Ma przegląd, czyli stan techniczny jest dobry. Może komu? A oprócz głośnej pracy silnika, jak jeszcze można stwierdzić, że tłumik jest do wymiany? Jakie są objawy? Brzęczenie. Brzęczenie, tak jak w tym przypadku. Wszystko urwane. Poczekaj chwilę, ja spróbuję tam do ciebie zejść. Zobaczymy trochę lepiej. Mamy nowe elementy, możemy też pokazać. No prawie dobrze. Sporniczek. Taka śrubka. Panie, ale my tu nie drutujemy, tylko robimy poważną robotę, tak? Nie, nie, to jest poważna naprawa. Poważna naprawa. A po co ten wspornik w ogóle jest? Po to, że na przykład jak taka siatka się urwie, to się na nim oprze, a nie spadnie. Producent wszystko przewidział, że tu mogą być jakieś drobne usterki. Panie majster, ale klient wchodzi do kanału. Trzeba go poprosić. Wyproś go. Po prostu wypierdol go stąd. Kurde, że to dojechało. Żeby się trzymało tam na czymkolwiek. Zapieczone trochę też robię. Bardzo zapieczone. Trzeba chyba posmarować czymś. Masz jakiś sposób na to? No. Można to... Można to obciąć. Idę pod jaks. Uwaga, będę ciął. Jak drutowanie. Na razie jest, może to nie wygląda zbyt dobrze, ale nagramy później efekt końcowy. Pięknie, jest wszystko zrobione. Panie Karolu, czy może pan odpalić samochód? Nie, nie bardzo. Poprosimy. Dobra. To jest niezbędne. Ja bym przychylił się, żeby mi grzywki nie obierał. Powtórz mi, może się powtarzam, ale to jest Passat Turbo. Ma dużo kuli. Głośno! Cicho, cicho. Głośno! Znowu cicho! Dobra, możesz zgasić! Teraz pokażemy wszystkim, jak wygląda obrzygany silnik. Ale po cichu. Klient nie słyszał, bo będzie chciał to naprawiać. Daj do przodu. Patrzcie, jaki to szrot. Baza, nie ma co się dziwić. Ja cię pierdolę. Zobacz tutaj. Tam głębiej. A zasłony pod silnikiem została tylko chujowa trytyczka. A nie, może to jest jakiś blankecik, gdyby wymieniany olej. Tak, na pewno. Jesteś w stanie coś tu odczytać? W 2000 roku. Dobra.
Tylko ja skończyłem, tak? Jest bardzo ciepłe. Przeciwne, żeś ty nie poprowadził sobie do kanału. Pasuje ta siateczka idealnie. Momencik, a tu też było coś przerzeźbiane. Czyli ona tu nie będzie pasowała na 55. No nie. Po zewnętrznej stronie jedynie. Albo do środka ją. Będzie dobrze. Wycinaj, pasujemy ją po zewnętrznej. Ręczne? Ręczne. Grzeszczota. Spoko jest. Nie? Pasuje. Ona jest stąd. Ona jest... No nie jest stąd. Ale to będzie. Z tyłu tłumik tak jak on ma być, co? On tam jest na jednej gumie. Tak jak teraz? No tak mniej więcej, nie? Uważajka, możesz to, żeby się nie trafił rurą. Co? Pasuje. Oj, lipa. Panie, jesteś pan lepszy jak ten znany druciarz, bo przynajmniej z gazem pan spawasz. No spawam, ale to spawanie mi słabo wychodzi. Przepraszam, z dwutlenkiem. Bo proszę pana, ten materiał jest strasznie kruchy. Jak co? Jak progi w matizie? Jak progi w matizie. To jest robota, bo ze starego tu się kiepsko pracuje. Teraz widać ten zażygany silnik. Weź ty się dzieciaku. Tu to powinna się ochrona środowiska zainteresować. Wszystkimi pasatami, które jeżdżą po wsi. Panie, to druciarstwo to tu jest chyba za dobre do tego samochodu. To nie jest, bo to jest fachowo robione, tylko że no nie mam niestety takiej rurki pasownej, stosownej. Ale tutaj... zobacz pan jak tu się leje. Idealnie to zespolić. Cicho. Niemiec to chyba dopłacał jak sprzedawał. Strumienica odwrotnie, panie kolego. Wiesz? Czy to ma jakieś znaczenie? No właśnie nie wiem. Nie ma strzałki. Nie wiem. I chuj przestawiłeś. Z ciebie się przestawiło. No i dobra. Co, panie? Będzie gotowe?
Przyjrzyj się, tak tam to wygląda, jak wygląda, ale... Z tego, co było, nie? Komentarz do całej sprawy? Ciężko mi coś powiedzieć. Zaraz się okaże, kurczę. Nie trzeba. Co, panie? Będzie gotowe? No, przyjrzyj się, tak tam to wygląda, jak wygląda, ale... Z tego, co było, nie? Pa, 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 pa.